Do wypadku doszło po godzinie 9 rano. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 36-letni kierujący pick-upem, jadąc z Koskowic do Legnicy, z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka prawidłowo jadącym kierowcą Citroena C3. Kierowca Citroena był uwięziony w aucie, wyjęli go z niego strażacy. Mężczyzna z licznymi obrażeniami trafił do legnickiego szpitala. Policjanci będą wykonywali czynności mające na celu ustalenie przyczyn i dokładnych okoliczności tego zdarzenia, dlatego też pojazdy zostały na miejscu zabezpieczone. 36-latek, który spowodował wypadek, był trzeźwy. Skutki jego nieuwagi odczuli inni kierowcy, którzy na otwarcie fragmentu drogi do Koskowic czekali ponad 2 godziny.